Adam Nergal-Darski w wyjątkowo barwny sposób opisał w ostatnim wywiadzie, jakimi wartościami kieruje się w życiu. W nieco ponad 30 sekundach rozmowy zmieścił aż 5 wulgarnych przecinków. Idzie na rekord? Był taki moment w historii polskiej popkultury, że naprawdę mogło się wydawać, iż balansującymi na granicy świętokradztwa prowokacjami muzyk Adam Darski, szerzej znany pod pseudonimem Nergal, faktycznie próbował coś ciekawego przekazać. Czasem jednak nawet najbardziej wymyślne skandale przestały robić już takie wrażenie, medialna wrzawa obumarła i teraz tylko raz na jakiś czas usłyszymy coś o zbezczeszczonej Biblii czy przeinaczonym godle Polski. Chęć poruszenia rodaków najwyraźniej wciąż jednak tli się w Darskim, który przy okazji promowania swego nowego wydawnictwa zgodził się na rozmowę z portalem CGM. Jeszcze przed premierą wywiadu dziennikarze wypuścili do sieci krótki urywek nagrania, licząc zapewne, że zwróci on uwagę potencjalnych słuchaczy. Chyba się udało, w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund Nergal spróbował wyjaśnić, jaki to z niego jest wolny duch. Przy okazji klął jak szewc i dał świadectwo tego, jakie ma podejście do kobiet, z którymi był niegdyś związany. Nikt raczej nie będzie mieć wątpliwości co do tego, o kim mówi, wspominając o popku wa piosenkarce, którą zechciało mu się wydy gwiazdka Ać. Ja mam naturę kuwa wszędobylską, taką bardzo podróżniczą. Jestem za stary, żeby się bać. Jestem za stary na to, żeby przejmować się kuwa opiniami kogokolwiek. Jeżeli mam na coś ochotę, jeżeli mam ochotę na jakiś artystyczny eksperyment, na jakieś kuwa salto życiowe, na to, żeby kurde nie wiem, wydy gwiazdka ać, kuwa pop, kuwa piosenkarkę, to ja to po prostu zrobię, jeżeli to będzie fajne, jeżeli w tym zobaczę jakiś sens, słyszymy na nagraniu.